zabroniono nam pouczać ludzi, a zobowiązano do tego, żeby tylko i wyłącznie każdą interwencję kończyć mandatowo. Mandat, jeszcze raz mandat. Niektóre wykroczenia i niektóre osoby po prostu ze względu na ich stan finansowy albo na znikomą szkodliwość jakiegoś tam wykroczenia nie kwalifikują się na mandat. Natomiast od tego momentu, kiedy przekazano nam na odprawie, że nie zgadzają się słupki, trzeba karać tych ludzi, bo jeżeli się ich nie ukaże, jeżeli wróci się ze służby bez mandatu, albo tam jeden czy dwa na służbę, no to zaraz jest, że komendant na to źle patrzy, a będą jakieś tam podwyżki dodatków, także może mnie to ominąć. Młodzi policjanci, którzy mają tam rok, dwa, trzy lata służby, no oni się boją tego, bo nie wiedzą, co mają zrobić i każą tych biednych ludzi tymi mandatami za jakieś bzdury. W granicach 80% mandatów to są mandaty za dosłownie za bzdet, dosłownie bzdura i mandat.